Dzień dobry, witam, to ja Walki, to jest Cities Skylines 2. Dzisiaj odcinek typu takich road to, kurczę, 100 tysięcy mieszkańców. Jest 98, cały czas jest napływ, tu jest też korek, a tutaj nie ma karetki. I tak to się właśnie żyje w tym mieście. Dzisiaj sobie spróbuję tak wypełnić tutaj ten środek, żeby nie było tutaj takiego pustego jakiegoś miejsca dziwnego. Tutaj też jest jakiś w ogóle. Co tu się za wypadek poczynił? Kurczę, tu leci, tu i leży jeden, tutaj drugi, tam jeszcze trzeci. Ale kraksa się tu wydarzyła. O, tamten już wrócił. Nic się nie stało, wszystko jest ok. Ten tutaj chyba przyjechał tego wstawić na koła czy coś, nie? Nie wiem. Oni się zatrzymują cały czas. Jejku, jeszcze na karetkę teraz czekają. A gdzie tam karetka? Pokaż. Tutaj jest? No to już niedaleko nawet. I nawet jedzie. I nawet ma w miarę pustą drogę. To się może udać. Niesamowite. Dobra. Robimy sobie tutaj coś. Jeszcze nie wiem co. Na pewno nie przemysł. Raczej po prostu jakieś tam strefy. Nie wiem, coś specjalnego tutaj też za bardzo nie, bo tu są już wszystkie szpitale, jakieś tam szkoły. Może szkoły w sumie, bo szkół to jest zawsze za mało. No właśnie. Szkoła podstawowa jest tak na styk. Pomaturalna też jest na styk. Tu już jest jedna podstawówka. Tu jest pomaturalna, tam jest podstawówka, tutaj jest podstawówka. Tylko że no niestety tych szkół to trzeba tutaj nastawiać. Nie wiem, mam wrażenie, że to jest jakoś dziwnie niezbalansowane albo coś. Nie mam pojęcia, ale strasznie dużo szkół trzeba stawiać. No postawimy, no dobra, tutaj. Klinikę też postawimy. Plac zabaw też postawimy. Tutaj mają z tyłu taką fajną górkę. Także ich tam od autostrady osłoni i w ogóle rzeczy, także myślę, że może być, tam będzie fajnie. No i tak, czy ja coś tutaj jeszcze miałem z tych budynków specjalnych do postawienia? No, nawet mam pstryczki, nie? Są te pstryczki i te pstryczki ja miałem tu gdzieś postawić ewentualnie, nie? Tylko tutaj znowu była ta żyzna gleba i tak dalej, i tak trochę to dziwnie tutaj by wychodziło. No ale dobra, dobra. No ta ulica tutaj taka gruba nie będzie. No, bo tutaj sobie zrobimy te, jakieś tam farmy. Jak daleko to sięga? Tam też? Tutaj. No tutaj też sięga. To tu byśmy tego raczej nie robili, bo też zanieczyszczenie sobie wejdzie i w ogóle. To też, nie wiem, to by można było chyba przesunąć tak najlepiej jeszcze by było. Żeby tutaj nam zanieczyszczenie nie siało. No dobra, na szybko tutaj zrobimy sobie taki kawałek drogi, jeszcze wypuścimy w stronę tam gdzieś torów mniej więcej. To sobie przeniosę, bo zanieczyszczenie gleby, nie? Po prostu. Tutaj sobie może postawimy to w sumie tu gdzieś. Tak, żeby tutaj droga mogła być przy tym na przykład. Albo czekaj. 6 kratek od tego, o, tutaj może być. Dobra, dawaj. Tu jest ta cała farma. I jeszcze oprócz farmy pstryczki, to jest główna tutaj jakby atrakcja tego. No to pstryczki sobie damy, powiedzmy, tutaj. Tutaj sobie postawimy pstryczki. Tiny Toys się nazywa firma, fajno. No i fajnie też jest, że oczywiście jak zrobiłem tutaj teraz drogę i miałem czelność ją zakończyć z jakimś losowym wyborem tutaj tych całych przeciągajków, no to niestety rozwaliły mi się kratki, nie? No to jest klasyczne tutaj zachowanie, no ale dobra. Mamy. Woda już też powinna być. Dobra, dziękuję. Wszystko się już zgadza. Sobie tylko troszeczkę tutaj teren z tyłu jakby tak jeszcze, wiecie, trochę zategować, to by było już w ogóle luks. A co to tutaj jest? Kopiec. A, dzień dobry. No kopiec. Aha, taki, dobrze, kopiec, ja bym go przeniósł, no niech będzie sobie, to w ogóle jest, to jest rzeczywiście jakiś obiekt, który musi stać przy drodze, nie musi stać przy drodze, gdzie by go dać, tu go postawimy, przeniesiemy i tekstury mu zabrali, no nie, dobra, tutaj sobie przekraczę granicę miasta. Tu sobie tak jakoś ładnie wyrównam. O, i nie widać, co było robione. Dobra, wróćmy sobie tutaj. Te pstryczki tam postawione ku pamięci, żeby potem nie było. Co tutaj lecimy? Gdzie lecimy? Gdzieś lecimy, dobra, nie wiem.
Tutaj co tam? Wszystko tu już dalej. Może park jakiś? Czy potrzeba parku? Potrzeba parku! Dobra, coś tu można postawić. Może... Tu było taki plac biwakowy na przykład, nie? Plac biwakowy pod autostradą. O, ja myślę, że to będzie kozackie. Tak pod autostradą, tak bardzo pod. A da się. O, słuchaj, super. Biwak pod autostradą będzie. Ja myślę, że to jest super sprawa. O, super. Super, super, super. Dobra, dobra, super. No super, super. Super. Super, dobra, to dobra, no super. No to tutaj będzie dojazd taki. Myk. Taki myślę, że wystarczy. Przy okazji coś tam tu sobie jeszcze będzie przy tym stało, tak myślę. Tu jest w ogóle, co tu jest? Tu jest dzielnica. Nowe. Tam jest stair. Z tamtej strony. A to będzie co? To będzie jeszcze nowsze. A tutaj będzie jeszcze nowsze. I tyle. Nie ma co kombinować, słuchajcie, z jakimiś nazwami na siłę mądrymi, nie? Trzeba było być kreatywnym człowiekiem. I w ogóle. Radziejów kamienny. Jeszcze nowsze. Proszę bardzo. Jest stair, jest nowe i jest jeszcze nowsze. Ale i w ogóle będzie najnowsze gdzieś tam dalej. Bardzo ambitnie, tak, wiem. Dobrze. To tutaj już wszystko mamy, nie? Raczej. Chyba, że poczta, bo ja o tych pocztach to zawsze zapominam. Dostępność usług pocztowych. Jest tu gdzieś urząd pocztowy? No nie ma właśnie. O proszę, tam jest urząd pocztowy. Tam jest jakiś, ale tutaj chyba nie ma żadnego. No to proszę bardzo, już mamy. Już mamy co zbudować. Dobra, weź mi tę zakładkę, zamknij. Urząd pocztowy. On tam czasem ma jakieś, ma tam jeszcze jakieś upgrade'y, także może sobie go postawimy tutaj tak, żeby mieć miejsce na... Do końca nie wiem, czy problemem jest mała ilość jakby tych furgonetek pocztowych, czy mała ilość na przesyłki miejsca. Podejrzewam, że ogólna tam przepustowość, jaka tutaj może być, ale zróbmy chociaż ten garaż dla furgonetek pocztowych. Gdzieś tutaj. I ta dobudówka w sumie też, ile to tam zwiększa? 25 tysięcy, a tu pojemności mamy 100 tysięcy. Czy ja wiem? Dawaj, zrobimy. Dawaj, zrobimy, będzie śmiesznie. No i fajno, dobra, zająłem sobie tutaj całe miejsce tym praktycznie. Tutaj jeszcze możemy kawałeczek tam wjechać, niekoniecznie łącząc się z autostradą. Ale tak gdzieś prawie do samej autostrady dojść. No i jak już tak tu mamy, no to niech będzie to też połączone jedno z drugim, proszę bardzo. Tu będzie zjazd. Ale kurde, aż te trochę mnie korci, żeby tutaj tak zrobić, jakąś bramkę dać, wiecie, taką bramę zamykaną po prostu, że jakieś służby ewentualnie czy coś by mogły sobie tędy przyjeżdżać. Nie ma takich rzeczy. O, rondo mi mignęło na chwilę, super. Ronda, uwielbiam ronda. Ronda są super, naprawdę są świetne. Ale nie w tym miejscu. Dobra. Aleja Rynkowa, no też te nazwy. To, czemu to jest aleja, no? Kurde, dobra. Się nie będę już tam ten... No i tu chyba biura po prostu. Biura niskiej gęstości, bo tutaj nie ma co za bardzo budować, nie wiadomo, jakichś wieżowców, nie? Więc biura niskiej gęstości. Tutaj dojazd będzie dosyć taki upierdliwy może, no ale trudno. A jeszcze jak tam stoimy z miejscami parkingowymi tu w ogóle? Bo tutaj dosyć dużo samochodów jest przy samej drodze. Nie. Czy ja tu znajdę tak parking? Nie, muszę sobie chyba tak kliknąć. Tutaj są parkingi dopiero, dobra. Tu jest pełny, tu jest pełny, tu jest pełny. No to chyba można tutaj jeszcze jakiś parking postawić. Nie wiem, czy tutaj jest dobre miejsce na parking, bo tak w sumie miejsce jest dosyć losowe. Nic tutaj nie ma takiego jakiegoś istotnego, ale... No i co? I tutaj przy łuku, no tu coś mu tam przeszkadza oczywiście. Tutaj to się zburzy jeden budynek. Tutaj wejdziemy pod górę. No dobra, budynek komuś zburzymy, ale jestem gotów na takie poświęcenie. Jakiś taki parking naziemny, to się tutaj za bardzo też nie zmieści, żeby było fajnie i ładnie. Także może nie. Dobra, no jeden podziemny może wystarczy, może nie. Znowu gdzieś helikopter leci. A to jest medyczne, aż dziwne, że tak latają, bo głównie to lecą sobie strażacy. Jeżeli się nawet komuś samochód gdzieś podpali,
to leci śmigłowiec. Oni już w ogóle nie wyjeżdżają kompletnie wozami bojowymi. To już jest w ogóle przestarzała i passe. Oni tutaj już jeżdżą wyłącznie helikoptery idą w ruch. Jak coś się dzieje, jak jest jakaś draka na mieście, to tylko helikopterem. Ach, co za czasy. Dobra, tutaj dawaj mi tu jeszcze jakieś. No, chciałem jeden duży budynek. Ale jak nie, to nie! O, taki jak tutaj. Można, proszę bardzo. Tutaj też przy rondziu jakiś taki wysoki, może tutaj jakiś taki zestaw mniejszy, żeby tej góry aż tak nie ścinać. Tutaj... No, cały czas dobra, bo żeby nie przesadzić z tymi handlowymi. Zrobimy tutaj sobie jeszcze jakieś bloczki mieszkalne, takie wysokiej gęstości. Tutaj też jeszcze jakiś, a tu może średnie? Średnie tutaj są średnio mile widziane, widzę. I kurde, zaś to radio! Poor road conditions, co tam teraz? Gdzie, co jakość? Gdzie, w here jakość dróg? Gdzie jest na czerwono coś? Czemu ostrzeżenia w radiu znowu? Ostrzeżenia w radiu o tragicznej jakości dróg. Że miasto sobie nie radzi i że, nie wiem, zostań w domu, uważaj. To? Niepodłączony kawałek autostrady? Kurczę, nie wiem. Masakra to jest, znowu to radio mnie dżaź. Nie, weź. Weź tutaj. Vibe, dawaj vibe, bo kurczę, muszę dobrze zawibrować, bo tutaj, kurczę, są same złe wibracje teraz na tym radiu, nie? Dobra, tutaj mamy chyba wszystkie miejsca już pozajmowane. Tu jeszcze przy samej tej drodze, autostradzie, można by te zrobić ekraniki jeszcze. Chociaż tu są biura, to tam może biurowe budynki, to tam aż tak nie będą cierpiały, nie? Ale i tak się zrobimy. No szkoda, że się nie da na estakadzie zrobić. Tutaj to nie wiem, jak zrobię tutaj ekran, to będzie się w takim tunelu brzydkim jechało. Możemy zrobić jakoś tak. Jakoś tak. W tutelu, tutel. Dobra, niech będzie tak. Tutaj już jest. Tutaj też zrobimy. No i fajno. I tutaj teraz jeszcze jakieś, prawda tego drzewka, żeby było tutaj jakaś taka, jakieś takie zakończenie tego, żeby nie było pustości takiej. Siła pędzla trochę większa, bo ja poproszę drzewa absolutnie wszędzie. Tu jakieś brzozy, jakieś dęby, jakieś... A ja wiem, olchy? Tu i ówdzie. I tam gdzieś jeszcze zmieszczą to krzaki. Proszę bardzo, proszę. Więc tutaj narożniczek jest wypełniony jakoś. Moim faworytem jest plac biwakowy pod autostradą. Pod autostradami. A32, A110, A48 i A62. I A2, i A87, i A23, i A39 też. Ale jeszcze oprócz tego A6, A58, A11, A50, A41, A81, A18, A80. Duży autostrad. Widzicie, jak się nam powozi, ile mamy autostrad w mieście? Kurde. Komunikację miejską ja tu jakąś robiłem w ogóle ostatnio, czy nie? Ja już się pogubiłem, kurde. Tak to jest, jak się też na live'a gra i ja potem nie wiem, co się dzieje. Tu chyba nie mam autobusów. Coś tu mówiłem jeszcze o autobusach ewentualnie, żeby tutaj coś jeździło, bo tu widzę dużo taksówek też śmiga i to niedobrze, bo to znaczy, że nie mają jak inaczej się przedostać. Mają metro, mają kolej, mają tramwaje, ale jeszcze tak, żeby to połączyć jakoś tak... Nie wiem. Tam do tego przemysłu jeszcze, no jeździ sobie niby... Tutaj jeździ sobie pociąg, ale można by tu było jakiś autobusik jeszcze też wypuścić, który by sobie jeździł stąd tu. O, patrzę, dobra, na razie to mnie nie interesuje, na razie to tutaj miałem wypełniać to jakoś jeszcze, nie? Tu miałem wypełniać, a nie zajmować się dyrdymałami. No czemu znowu mi się poprzyklejały gdzieś w losowe miejsca te punkty, nie wiem. Dobra, tutaj sobie podjedziemy jakoś tak. Aha, tylko tak, bo to nie można tak po prostu zrobić, bo jak się zrobi tak po prostu, to są kratki wtedy roztegowane. Trzeba to wyłączyć. I teraz jak się zrobi, to kratki już nie są roztegowane, ale teraz żeby tu przyczepić i równo zrobić, to znowu trzeba to włączyć. I tutaj teraz sobie kliknąć, nie wiem, tu. I zrobi na przykład tak. I teraz kratki są dobrze. I o to właśnie chodziło. No. Dobra, na mieszkania jest zapotrzebowane. Zaraz będzie 100 tysięcy, jeszcze to na pewno pomoże, jak ja tutaj zrobię parę takich mieszkanek, tutaj sobie powyznaczamy.
Tu jakiś taki duży. No duży, dawaj, duży, duży, duży. Jeden duży. O! Można? Można, pięknie. I tutaj co tam? Dwa jakieś takie średniej wielkości, dobra. Tu jeszcze jakiś taki, tutaj kasztaniaki, tutaj jeszcze też jakiś, powiedzmy, tu się zmieści ładnie, tutaj tak, tutaj... Dawaj tak. Między nimi tutaj teraz ładnie jeszcze jakiś chodniczek może, tylko sobie wyłączymy wszystkie rzeczy, bo to nie potrzeba, pyk. Jest przejście, żeby piesi mogli sobie skrócik zrobić zamiast chodzić dookoła i podeszwy wycierać, inne nogi zużywać i w ogóle to niech tam mają. Skrócik. I tu po drugiej stronie tej ulicy cudów. Może tutaj sobie postawimy jeszcze jednego takiego wieżowca. I tutaj już jakieś takie handlowe może rzeczy. Może jedną taką rzecz handlową i drugą taką rzecz handlową. One są takie same, tego tu trochę placu więcej dałem niepotrzebnie. Potem jeszcze tu i jeszcze tu i jeszcze można tutaj dać i można jeszcze dać tutaj. I chyba wystarczy, bo będzie to wyglądało dziwnie, jak tu bym jeszcze coś dał. Ale w ogóle ciemno jest jakoś, nie? Lato niby. A ja tu mam a ja tu pod chmurą jestem. Ale w ogóle jakoś tak... Nie wiem, tę mapę taką rzeczywiście wybrałem, że tutaj jest... Teraz spojrzałem dopiero... W ogóle jak się tę listę map odpala przy tworzeniu gry, to one tam rzeczywiście mają jakby różne temperatury jakieś tam średnie w skali roku. I to rzeczywiście jestem gdzieś bardzo na północy po prostu chyba i nie wiem, mamy lato, sierpień, 20 stopni. Więc wybrałem rzeczywiście jakąś, nie wiem, Finlandię czy co to jest, nie wiem gdzie jestem, ale zimno jest i nawet jak jest lato, to i tak jest zimno, no choćby w Polsce, nie? Dobra, tu już od razu jakieś upgrade'y w ogóle, upgrade'ik poszedł, drugi poziom już jest, fajno. No i jedziemy tutaj dalej. Tu już może też jakieś mieszkalne po prostu, bo zapotrzebowanie cały czas jest, ale jest też zapotrzebowanie na ten handel. To tu sobie zrobimy jakieś handlowe jeszcze rzeczy, powiedzmy, o, takie tutaj trzy. Tu jakieś może niskiej gęstości jeszcze też, żeby tutaj powupychać coś. Tutaj nie wiem, czy tu im się zrobi wjazd na drogę, bo czasem jak jest tak na łuku, jest jakiś zestaw kratek, że się coś zmieści. To jak się już zbuduje, to się okazuje, że nagle nie ma dostępu do drogi z jakiegoś powodu i tam krzyczy i ma problem z tym. Także trochę to dziwne czasami jest, no ale dobra. No i co, tu mamy dworce, tutaj mamy stację służb drogowych i tutaj na razie nic w planach innego nie ma, więc dojedziemy sobie gdzieś dotąd. To fantastyczne skrzyżowanie na razie dalej tak zostaje jak jest. Natomiast tu jeszcze by trzeba było coś tu z tymi drogami zrobić, tu mamy jeszcze drogę. Ja ją sobie tu jakoś tak wypuszczę. Tak przez środek tutaj tych może budynków, tam gdzieś z tyłu. Co tutaj mamy? Tu jest jakaś górka. Ja tutaj nie potrzebuję górki, albo w sumie niech zostanie górka, dosyć łagodna jest, no. Tylko że potem budynki jak się robią, to są takie trochę... Takie są trochę, nie? Wiecie o co chodzi, są takie trochę, takie trochę ten, no takie z tym, wiecie, takie no... No trochę nie. Dobra. Tu sobie taki trójstyk zrobimy. Ja mam nadzieję, no kratki oczywiście rozdupcone, nie wiem. Zamiast gdzieś tutaj przy skrzyżowaniu, żeby te kratki były... Że brak mi słów po prostu, ja nie rozumiem tej gry. I nie znaleźliśmy wspólnego języka chyba po prostu. To jest to... nie... No i co, tu muszę zaś to włączyć. O, i tutaj zrobić drogę na przykład taką. Myk. Trochę się tam przesunęły te krateczki. I tak mi będziecie tłumaczyć pewnie, że... O, bo tutaj musisz chodnikiem tam coś wymanewrować, żeby sobie tutaj potem te strefy się tam nie tego, coś tam tutaj. Musisz tam kliknąć, tu zrobić, tu włączyć, tu klik i wtedy dopiero... Kurde, to tak nie powinno być. Mi się wydaje, że tak nie powinno być, słuchajcie, że to powinno po prostu inaczej działać, nie? Ja się domagam się, żeby to zmienili, naprawili, mąkę po prostu, takie wiecie, robię i ten... No, tutaj też możliwe, że będą sobie skracali tędy, no tutaj już trochę rzeczy jeździ, no nie wiem... A niech się skracają, dobra, dawaj. I teraz co tutaj jest? Mamy tutaj coś w ogóle, mam nadzieję, że tu nie ma żadnych złóż, nie? Znaczy mam nadzieję, no tu i tak bym raczej nic nie... Dobra, tutaj nic nie ma. No tu jest tylko żyzna gleba i Uniwersytet Medyczny.
Wiecie, że ja go też postawiłem na tej żyznej glebie? No, to fajnie zrobiłem. No XD normalnie, to jest znowu... Trudno, to zrobimy pod nim już pola zrobimy. On jest wyjątkowo pechowy tutaj, ten uniwersytet na tej mapie. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale... Ale no coś im tutaj nie wychodzi. Dobra, no to jeżeli tak, to tutaj w tym z tego ronda droga by musiała sobie wyjeżdżać gdzieś tam na dół. Pyk. Za ten cały uniwersytet. No i tutaj, tu by było tylko miasteczko jakieś do zrobienia. Tutaj już by były pola. No więc taka szeroka droga tutaj się nie przyda za bardzo, nie? Tutaj sobie możemy pojechać jeszcze tak, też jakąś drogą. Tutaj sobie zrobić taką zwykłą drogę. Tutaj sobie przerobić to na chyba autostradę, no bo... Nie wiem, co innego. Taką chudą. Pyk, pyk. Tutaj, no to też nie jest potrzebna taka szeroka droga. Można zrobić chociażby coś takiego. Siup. Tutaj ta szeroka też pewnie nie jest potrzebna, ale już niech będzie. Dobra, no do autostrady tam coś, to niech będzie. Znowu gore! Gore, drzewo, gore! Mogę je zburzyć? Ja próbowałem już chyba, nie? Nie. Pożar i w ogóle poza miastem jest. To po co mi... Tak. Jedno drzewo gdzieś w środku lasu pali i już jest ostrzeżenie, żeby uważaj w ogóle, odsuń się od ognia i tak dalej. Nie mam pojęcia. Dobra, tutaj tę drogozę całą zaraz usuniemy. Dobra, ja się muszę trzymać mojej koncepcji z początku w ogóle nagrywek, bo ja potem tego w końcu nie zrobię, co ja chciałem zrobić. Czyli tutaj, wiecie, zakończyć jakoś to wszystko, nie? Także tu budujemy. A, i mamy 100 tysięcy w ogóle klap. 100 tysięcy populacja jest, jej. I co teraz? W sumie tu jeszcze odblokowałem jakąś metropolię w ogóle, nawet nie wiem kiedy. Mogę sobie odblokować Centrum Badań Geologicznych. Dawaj, o. O, to coś zrobimy, zbudujemy, słuchajcie, coś z tych rzeczy może. Centralna Agencja Wywiadowcza. Centrum Kosmiczne, dawaj, o. I koniec. Centrum Kosmiczne w następnym odcinku sobie zbudujemy. A tutaj jeszcze nudy. Tu jeszcze nudy, bo to wiadomo, rakiety jak będą latały, to będzie kozak, nie? A teraz to robimy tylko takie jakieś tutaj... Takie jakieś tutaj. Dobra, tutaj sobie wypuścimy jeszcze kawałek drogi w tę stronę. Taki prawie zjazd z autostrady, ale nie do końca. Jak ktoś ma tutaj, nie wiem, wysokie zawieszenie, to se poradzi. Se przeje tutaj fik po krawężniczku i se wjedzie pięknie. No, trzeba se radzić jakoś w życiu, kurde. Tutaj myk, jeszcze bloczek. No czemu się nie robią, o, takie pojedyncze, duże. Bo to potem dziwnie wygląda, jak jest takie przyklejone jeden do drugiego, no. Tutaj też jakieś się zrobiły dwa, tutaj się zrobił jeden, tutaj się zrobiły trzy, koło siebie będą stałe, no to fajnie. Znaczy, no dobra, no różnorodność w sumie, no. Tutaj dawaj takie dwa, o. Tutaj też, tutaj zrobimy rządek takich, może 4×4 po prostu. Tu się już skończył właśnie. O, tutaj ładny zestawik. Tutaj jeszcze jakoś tak, tu jeszcze jakoś tak, też jakieś dwa bloczki. A tutaj co to jest? To jest dworzec autobusowy, tak? W sumie między tym dworcem autobusowym a tą pędą tramwajową tutaj. To jest jakiś ruch pieszy, czy tak średnio? Tu trzy linie na razie przyjeżdżają. Ja może tutaj zrobię jakieś pod tą autostradą jakieś przejście, co? Na te pętle albo coś. Może nawet nie chodnikiem, tylko zrobimy tutaj pełnoprawny taki deptaczek. Deptaż, proszę bardzo. Taki deptaj zrobimy. Myk. Kaj go może tutaj w sumie jakoś z tym połączyć. Uwaga, co się stanie, jak ja zrobię to tak? Uwaga! Ło. Ach, no, to w sumie niech będzie. A tu proszę nie wjeżdżać na górę. Jejku.
Czy to jest tutaj wystarczająco wysoko? No właśnie nie, dobra. No to niestety, ulica Pałacowa to chyba Pajacowa, mało, nie wiem. Co ja sobie myślałem. Ale pa, w sumie mało brakowało. Dobra, zrobimy tak. I zrobimy tak, i tutaj może się uda. O, a jeszcze jakby tutaj dalej pojechać, pójść. Albo tu. No, tu nie da się. Tutaj coś tam mignęło chyba. Ale... jakie wsupły. Ale... jakieś coś tu widziałem. Nie, dobra. Dobra, niech będzie coś takiego. No nie wygląda to dobrze. Ale no niestety na tym etapie jakby... nie ma modów ani nic, więc sobie tego nie zrobię tak, żeby było dobrze, bo tu podejrzewam, że tylko mody by wchodziły w grę. Niechaj to tak zostanie, no. Przejście jest, to najważniejsze, jest takie dosyć szerokie, dosyć ładne, fajnie będzie, fajnie, fajnie. CIA chyba było duże, to zaraz jeszcze zobaczymy. A tutaj jeszcze zobacz, pokaż mi jakiś mały park może pod tym. Albo nawet duży? Nie, duży się nie zmieści, ale mały park możemy dać tutaj gdzieś, proszę bardzo. Gdzieś jeszcze jakiś park dla psów tutaj pod autostradą. Znaczy, no to nie autostrada jest, dobra. Plac zabaw to tak średnio tutaj, nie, bo tu nawet bloków nie ma mieszkalnych, tak, że zaraz koło tego. Przy dworcu autobusowym, żeby bąbelki chodziły się bawić, tak może niekoniecznie. Ale tam możemy go dać. O, pięknie. I teraz jeszcze też, żeby tutaj przejście było wygodniejsze. Możemy jakoś tutaj zrobić. Takie jakieś w sumie przejścia. O, pyk. Tutaj jeszcze tak pyk. O, super. Super. I może jeszcze tutaj. Siup. Siup. Jakieś takie przejścia. Tutaj też można zrobić na tej samej zasadzie. O. Przynajmniej póki bloku całego nie wykupi jakaś spółdzielnia mieszkaniowa i nie zrobią płotozy. Jeszcze jakąś, z jakąś prywatną żabką, żeby im sąsiedzi złodzieje nie przychodzili, nie wykupowali jak gazetek jakiś z żaby, czy tam nie wiem jak to działa. Dobra, tutaj trochę takie identyczne w sumie są te bloki. Trochę tak może średnio to wygląda, ale... ale oj tam no. Się staram w miarę i tak to jakoś tak robić, może wiecie, żeby nie było przynajmniej przyklejone jeden do drugiego, czy coś tam, nie wiem, no trochę na odwal może, no ale kto robi dobrze? Nie, to jest chyba 7 na 7, to jest 6 na 6, nie wiem, i tak się zrobiło kilka, dobra. A tutaj takie na przykład zrobimy sobie, ze 2, pięknie. Tutaj też by było fajnie zrobić, oj. Jakieś może przejście, jakiś chodniczek, zaraz zobaczymy. Tutaj może zrobimy trochę handlu tak dla odmiany. Bo dawno nie robiłem, a się może przydać. Tutaj jakiś jeszcze. Tutaj jakiś jeszcze. To jest wysokiej gęstości, ale w sumie tu i tak nie ma miejsca na jakieś tam nie wiadomo jakie rzeczy, więc może być. I tak się zrobią chyba niskie rzeczy. Tu jakoś tak. Tu jeszcze coś można dać, proszę bardzo, też jest jeszcze puste miejsce. Tutaj jest jakiś park, ale tu jeszcze jest puste miejsce. I zapotrzebowanie się chyba straciło, czy coś, nie? Czy tutaj coś jest? Nie, budują się normalnie, dobra, nie widziałem. Jo, nie widział. Tu jeszcze sobie zrobimy jakieś mieszkanko. No i teraz jeszcze tutaj jakąś taką drogę, na przykład taką po skosie, żeby tego lasu, wiecie, tutaj nie wycinać całego. To sobie byśmy coś tam zrobili. Tu jakieś tam korki, ale to wiadomo było, że będą korki zaraz. Tu jeszcze sobie, znowu powtarzam, tu jeszcze sobie coś tam. Tutaj będą w każdym razie ekrany, aha, będą albo nie będą, kurde, bo drogę zrobiłem troszeczkę za długą. I ekranik jej wejdzie. No niestety, muszę ją usunąć. Muszę ją postawić od nowa jeszcze raz. Bo nie da się inaczej, bo nie da się, kurde. A tutaj, aha, jejku, taki, ta, na tym ogonku tutaj nie mogę zrobić biur o niskim zagęszczeniu. Czemu nie? Co za ból? Tam, tak, co za ból? Nie wiem, może się zbudują po jakimś czasie, może nie. Nie będą chcieli, to się nie zbudują, zechcą, to się zbudują i siema. Dobra, tutaj jeszcze jakieś te, dawaj dęby. O, zbudowali się jednak, jednak chcieli. Dobre, fajno, fajno, fajno. Tu.
Tu może, tutaj te uliczki są, takie alejki, to w sumie nawet fajnie wygląda, ja bym je zostawił. Tutaj tylko jeszcze może jakieś zrobimy niskiej gęstości, taki zestawik sklepików jakiś, dwóch, o proszę bardzo. Ale tutaj jakieś może jeszcze takie przejście. Takie przejście. Niekoniecznie z przejściem dla pieszych, bo to już by było przesada tutaj troszeczkę w tym miejscu. O, wycięliśmy drzewa, żeby zrobić park. Bardzo ekologiczni jesteśmy, fajnie, podoba mi się. Bardzo realistyczne zagranie w ogóle. Z tym, że funduszy na park jednak nie będzie, bo będzie tam Biedronka stała, ale co wycięliśmy, to nasze, nie? Dobra, tu jeszcze tak, proszę bardzo. I tutaj jeszcze stąd jakoś tak będzie takie giga skrzyżowanie tam. No i tutaj nawet drzew trochę zostało, nawet tutaj istniejąca zieleń została w projekcie też zawarta, przynajmniej częściowo, i fajnie przetrwała, super, to się szanuje, nie? Dobra, i tutaj też zasiejemy troszeczkę tematu, znaczy troszeczkę, troszeczkę w ilości, owszem, w ilości tak, w ilości jak najbardziej. Tutaj też, kiedy tam widzę, jakieś koreczki są na zjeździe z autostrady, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Tutaj też są koreczki, tutaj też są koreczki. Są też koreczki tutaj. A, no tak, bo jest... No tak, oczywiście. Gdzie najlepiej zmienić pas? Z prawego na lewy. Zaraz na samym końcu pasa, że tutaj jednak... No i tak wszyscy powiedzcie, że wszyscy tutaj tak robią. No kuźwa, wszyscy, nie? Nowa wspaniała inteligencja pojazdów w nowej grze City Skylines 2. Dopracowana nowa innowacyjna giga inteligencja w ogóle sztuczna i matko jedna, ale super. Ale super. Oni tu zmieniają pas z lewego na prawy, z prawego na lewy, bo oni sobie dynamicznie wyszukują jakby, że tutaj rzeczywiście jest jakiś korek na tym lewym pasie, więc wjeżdżają na prawy, ale potem na prawym jest korek, więc wjeżdżają też z powrotem na lewy. Najlepiej, że korzystają też w ten sposób z pasów rozbiegowych na przykład. Śmieciarki tutaj, co wjeżdżają, zmieniający pas na, kurde, 4 razy, nie? Ja pierniczę. I taki jest korek, słuchajcie, z powodu, że bo jest korek, no taki totalny bezsens, nie? Tutaj dalej co tam? Bo tutaj sobie już zjeżdżają zaraz, nie? No dobra. Może to jest nieidealnie zrobione, owszem, ale słuchajcie, no takiego czegoś to nie powinno być, że oni tak, kurde, podjeżdżają tutaj do końca. Tu ta śmieciarka już trzeci raz pas zmieniła, teraz zaś na prawy, a tutaj z kolei pojedzie znowu na lewy. Ta też zmieniła na prawy? Żeby tutaj potem zmienić na lewy, nie? No pewnie. GORE! Dziękuję za obecność, do widzenia.